Neonowe, znaczy się nowe światło, czyli znaczy się świetlówki, w sensie pod cienko blado niebieskim pergaminem. Jarzeniowy! Wieczny korytarz wydał się nagle biblioteką pełną sekretnych znaków. Hieronim wszedł i wszystkie te znaki czytał z łatwością. Śmiał się ze łzami w oczach, patrząc na ludzi stojących w kolejkach, dogadujących sobie. Też mi inwalidka po schodach tak zapierniczała, żeby zdążyć przede mnie jak sarenka. Teraz wpycha się i co? Dobrze się pani czuje? Jak inwalidka to na wózku trzeba! Stare baby nie mogą rodzić, więc walczą o sprawiedliwość społeczną. Młodzi spieszą się do domu, żeby się rozmnażać i nie są w stanie zapanować nad swoim zachowaniem, bo krew woda, krew nie woda, chuć w chujach kipi, skrzą się ślizem cipki, a stare baby, które nie pilnują sprawiedliwości społecznej, łamią zasady tejże, bo chcą się czuć potrzebne w cudownym kręgu życia. Piłem, wiesz, nawet dużo piłem, miałem taki okres, że jak zakładałem ten, wiesz, ansambl jazzowy, to wiesz, tam się naprawdę wtedy piło, kurde, te dragi też szły, ale wiesz, tak przede wszystkim muzyka, no muzyka, rozumiesz, stary, po prostu to nas trzymało ze sobą i pamiętam, wiesz, wtedy wszyscy to rozumieli i to było tak, ale potem jak ten słynny tremat, nie, to po prostu, wiesz, trochę tam było tego alkoholu w tym wszystkim, ale w sumie wiesz, wszyscy wtedy przyjęliśmy jakieś tam, wiesz, schronienia i był tam jakiś blessing na Alp i tak naprawdę, wiesz, to działa po prostu, nie? A dziś już nie pisze się wielkich kompozycji podporządkowanych jednej myśli. Nie może tak być, że poeta po prostu pijany, on nie wie wtedy, on nie widzi, jakby to powiedział poeta całej jaskrawości, on zmusza nas do podjęcia w jego problemach, jego nieszczęściu i nie ma w tym, zaprawdę powiadam ci, nie ma w tym żadnej poezji, bo coś o tym wiem, wiesz? Melodia, da się poprowadzić łatwo, w jazzie istnieje mnóstwo trików na gitarkę i na basik. Czekaj, czekaj, zagram ci i faktycznie gra brzeg, brzeg. Widzisz, to nie jest takie trudne, no ale te teksty, wiesz, no nie, no musisz te teksty, wiesz, ja bym chciał jednak zwrócić uwagę, no cóż, jak już nadmieniłem, nie można mieć opinii, wiesz, jakiś tam blessing, no właśnie, blessing, jak chcesz wylić nam stopy, to otrzymasz blessing, mi wystarczy, jak poliżesz mi małego palca, o, tego małego, a ja bym jednak upierał się przy stopach, a ja bym poprosił dwie stopy, jedną w skarpetce. Uwaga pulsująca, jak ostrzeżenie, do nikogo nie mieć pretensji. 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 Do nikogo nie mieć pretensji.
Michał Litwiniec. Karol Pęcherz. Tadek Kulas, dziękujemy bardzo. Leci muzyka jak z programu Sprawa dla reportera. Głos z głośników informuje nas, że naszym dziennikarzom udało się dotrzeć do pana Gravera i przeprowadzić z nim ekskluzywny wywiad tylko dla naszej stacji. Graver siedzi w pustym pokoju, jest ewidentnie na małej, melancholijnej pani. Pod ścianą proste wojskowe łóżko, obok krzesło z Graverem. Graver ubrany jest w białą koszulę wyciągniętą z czarnych spodni. Wygląda jakby pił drugi albo trzeci dzień. Mówi. Obiecałem sobie, że już nigdy tego nie zrobię. I co? Znowu się poryczałem przy teledysku Purple Rain Prince'a. Zawsze ten sam scenariusz, wieczór, oczywiście sam w domu, oczywiście telewizja jak zwykle muzyczna na kanale, no i nagle jem. Przy pierwszych taktach czuję mrowienie po plecach, od razu przywołuję się do porządku, że niby taki stary koń, że 2011, a piosenka z 1984, że już to znam i po co tam leść, jak już widziałem. Odwracam wzrok od skrzyni, zajmuję czymś tam dłonie, ale w oczach powoli ciłkują kwiaty. Zdaje się ciepłą wokół. Pan bolą. Zdaje się ciepłą. Zdaje się ciepłą bolą. Płaczę ze świadomością własnej żenady, ze świadomością, że sobie obiecałem, że nie dam się złapać po raz kolejny na ten sam haczyk i znów się daje. Jak chcę go wyciągnąć, to rozpierdalam sobie przełyk, więc pokornie patrzę na tego kurnufla. Siedzę na podłodze i leci mi z oczu jak z fontanny. Murzyn w czapce, baseballówce z okularami, jak oczy muchy, doprowadza mnie do spazmu. Zanoszę się płaczem jak dzieciak, solo gitary trochę uspokaja, ale już po chwili jeszcze raz pokazują tego murzyna w czapce z daszkiem. Skurczybyk przygryza wargę i zaczynam być jak pies, być jak pies. Być jak pies, staje się ciepłą wodą. Staje się być jak pies. Być jak pies. Staje się ciepłą wodą. Staje się ciepłą wodą. Być jak pies. Być jak pies. Staje się ciepłą wodą. Staje się być jak pies. Staje się ciepłą wodą. Staje się być jak pies. Staje się ciepłą wodą. Staje się być jak pies. Staje się ciepłą wodą. Już nic na to nie poradzę. Jeszcze kilka.
Thank you.